Dobry wieczór, ze mną ksiądz Krzysztof Ołdakowski, jezuita, szef sekcji polskiej Radia Watykańskiego. Kłaniam się nisko. Witam serdecznie. Stoimy na skraju placu Świętego Piotra, bo technicznie jesteśmy na placu Piusa XII, no ale gdyby było jasno, powiedziałbym, że w cieniu bazyliki Świętego Piotra, bazyliki, w której znajduje się w tym momencie ciało Benedykta XVI. Jak zmienił się Rzym i Watykan w momencie, kiedy odszedł Benedykt XVI? Tak, byliśmy do tego już przygotowywani od ubiegłej środy, kiedy papież Franciszek polecił papieża seniora modlitwie Kościoła wiernych na całym świecie. Także można było się spodziewać, że zbliża się moment jego śmierci. Na pewno Rzym był już bardzo wypełniony pielgrzymami, bo trzeba powiedzieć, że po pandemii wróciliśmy do normalności. Tak, to jest no i piękne. Szczególny dzień roku, bo to był ostatni dzień roku, kiedy tak, Benedykt XVI odszedł. Tak, to był ostatni dzień roku, więc pielgrzymów jakby było już bardzo dużo. Potem na wieść oczywiście o odejściu Benedykta zaczęli przybywać pielgrzymi kolejni, żeby go pożegnać. I do tego momentu, w którym jesteśmy, przeszło przed jego ciałem, aby pomodlić się za niego, oddać mu hołd, pewnie około 130 tysięcy ludzi. No tak, tysiące ludzi w kolejkach. Widzieliśmy te kolejki tutaj na placu Świętego Piotra przed bazyliką. One się ciągnęły przez ten plac, przechodziły obok tej choinki, która tu jeszcze stoi, obok bożonarodzeniowej szopki. Ci ludzie opowiadali nam osobiste historie związane z Benedyktem XVI. Ksiądz ma taką osobistą historię, osobiste wspomnienia związane z papieżem. Ja mam oczywiście bardzo dużo tych wspomnień, bo byłem sprawozdawcą, komentatorem pielgrzymek papieża Benedykta, byłem tłumaczem, więc mam sporo tych wspomnień i to muszę pierwsze, powiedzieć... Pierwsze, co przychodzi do głowy, najbardziej charakterystyczne. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest takie wspomnienie związane z Auschwitz, kiedy papież był w Polsce, papież Niemiec, i wtedy to było szczególnie oczekiwane spotkanie. Podeszło do niego 32 osoby, byli więźniowie obozu Auschwitz-Birkenau, i papież z każdym porozmawiał, każdego uścisnął. Takie przejmujące, bliskie spotkanie. Ja nigdy tego nie zapomnę. To było rzeczywiście niezwykle serdeczne, ciepłe spotkanie. Wyjątkowo poruszająca chwila, można sobie ją wyobrazić. Pogrzeb papieża seniora, papieża emeryta odbędzie się w czwartek. O tym, czego się spodziewamy za chwilę, chciałem zapytać, poprosić o rozszyfrowanie takich sformułowań, które padły. Ten pogrzeb ma być uroczysty, ale skromny, ma odbyć się pod znakiem prostoty. Co to znaczy? No, papież sobie tego wyraźnie życzył, żeby był skromny, taki zwyczajny. Już wiele znaków na to wskazywało. Proszę zauważyć, że nie było tego, co zdarza się zwykle przy pogrzebie papieża aktualnie urzędującego, czyli nie było pożegnania przez rodzinę papieską w sali klementyńskiej, było bardzo dyskretne wniesienie ciała papieża do bazyliki, to nie była uroczysta procesja przez cały plac, wiodąca od bramy spiżowej. Tych elementów, które były obecne na przykład przy pogrzebie Jana Pawła II, oczywiście, nie było, tak? Oczywiście, to było bardzo dyskretne i oczywiście również skromniejszy będzie pogrzeb. Zabraknie kilku elementów, ale będzie to pierwszy pogrzeb, któremu będzie przewodniczył papież urzędujący, który będzie żegnał papieża ustępującego, oczywiście ustępującego 8 lat temu. Prawda? To, tego nigdy w historii nie było, więc to już jest samo przez się wyjątkowe i oczywiście papież Franciszek będzie miał homilię, będzie przewodniczył uroczystości. To jest rzeczywiście historyczna chwila, historyczna nie tylko jeżeli chodzi o religię, tylko w ogóle o historię świata. Ksiądz powiedział przed chwilą, że 130 tysięcy ludzi w tym momencie już się przewinęło przez tę bazylikę Świętego Piotra, oddając hołd Benedyktowi XVI. Czego ksiądz się spodziewa, jeżeli chodzi o dzień pogrzebu? No szacunki są różne. Jak się okazało w ostatnich dniach, no to Watykan spodziewał się jednak, że mniej wiernych przyjedzie, a okazało się, że jest ich dużo rzeczywiście więcej. Władze Rzymu oczekiwały mniej pielgrzymów. Okazało się, że jednak wielka cześć i szacunek dla papieża Benedykta przyciągają wielu pielgrzymów do Rzymu. Jadą samochodami z bardzo odległych zakątków Europy, z Polski, z tego co wiem.
podróżuje bardzo wielu ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj zatrzymać się na jedną noc, żeby potem uczestniczyć w pogrzebie papieża i następnie wyjechać, wrócić do domu. Także sama uroczystość będzie oczywiście prostsza, ale te zasadnicze elementy będą zachowane. Papież będzie, ciało jego będzie wyniesione około 8:50, także była okazja do odmówienia różańca. Msza zacznie się 9:30. Papież oczywiście będzie też pochowany według specjalnego rytu przewidzianego dla papieży, czyli będzie w trumnie cyprysowej, potem ona będzie w cynkowej, potem będzie jeszcze większej, będą tam różne elementy. Są trzy trumny, w których papież jest schowany. Tak. I zostanie pochowany dokładnie w tym miejscu, w którym pochowany był Jan Paweł II przed beatyfikacją. Tak, jakby można powiedzieć, że Jan Paweł II zwalnia miejsce swojemu następcy, prawda? No, symboliczna, na pewno, wcześniej, tak. na pewno okoliczność. Ja chciałem zapytać, no, ci ludzie, którzy tutaj zmierzają do Rzymu, do Watykanu, żeby wziąć udział w tej uroczystości pogrzebowej, czego oni mogą się spodziewać, tak jakby czysto organizacyjnie? No bo ja widziałem, że Via della Conciliazione jest już podzielona na takie alejki, które będą jednokierunkowe. Wiadomo, że to będzie, to ma usprawniać ruch wiernych, no, ale na co się trzeba przygotować? No bo to jest jednak bardzo duża impreza masowa, takim potocznym językiem wie pan, mówiąc. Pewne niewygody mogą być, ale tutaj należy zaznaczyć, że Rzym ma ogromne doświadczenie w organizowaniu wielkich uroczystości. Może nie na co dzień o takiej skali, ale jednak doświadczenie roku jubileuszowego, doświadczenie beatyfikacji, kanonizacji Jana Pawła II. W związku z tym organizacja tutaj naprawdę będzie bardzo dobra i tutaj nie ma żadnego problemu. Można spokojnie przyjechać, załatwić sobie jakieś miejsce do spania. Także czy na tę uroczystość będą jakieś procedury wejścia, czy będzie można po prostu przyjść? Nie ma żadnych kart specjalnych wejścia. Wszyscy, którzy przybędą, będą mogli uczestniczyć. Nie ma żadnych biletów, żadnych wejściówek. Czyli można po prostu ruszyć Via della Conciliazione tutaj w stronę Placu Świętego Piotra. Tak, plac będzie otwarty bardzo wcześnie, bo już od 5:30 będzie można wejść na plac, zająć miejsce. Wiadomo, że im szybciej się przyjdzie, tym lepsze będzie miejsce. Tak, spodziewa się ksiądz jakiejś konkretnej liczby osób, czy tutaj nie będziemy bawić się w strzelanie? No, sam plac Świętego Piotra może pomieścić około 250 tysięcy, jeżeli się go wypełni. Z tymi najbliższymi przyległościami to może być jakieś 300-350 tysięcy. I o tym dalej rozmawiamy z moim gościem, którym jest ksiądz Krzysztof Ołdakowski, jezuita, szef sekcji Polskiej Radia Watykańskiego, tylko że przenosimy się do radia internetowego RMF24 oraz na nasze strony w sieci. Zapraszamy na dalszą część naszej rozmowy prosto z Watykanu. Jak podróżuje się tutaj na piechotę wokół Watykanu, to nie sposób nie zauważyć na przykład policji, nie sposób nie zauważyć antyterrorystów z długą bronią. No, te zabezpieczenia oczywiście są konieczne, no bo jest to wielkie wydarzenie, które musi być odpowiednio bezpieczne. Ale ja chciałem zapytać, czy to dla służb jest wyzwanie, czy raczej taka rutyna, biorąc pod uwagę to, że oni przywykli do tego, że to są wielkie, masowe wydarzenia? Tak, oczywiście przywykli, ale też trzeba powiedzieć, że oni wszyscy są bardzo ofiarni, bo to jest i obrona cywilna, i oczywiście służby mundurowe, państwowe, więc oni mają to wszystko bardzo dobrze przećwiczone, są zgrani, jest bardzo dużo wolontariuszy. W związku z tym naprawdę zobaczą państwo świetną organizację, sprawne przejścia. Naprawdę pod tym względem wszystko będzie przygotowane. Można spodziewać się, że doświadczenie tutaj wszystkich służb porządkowych będzie wyjątkowo widoczne. Ja chciałem pytać właśnie o tę wyjątkową też sytuację, którą mamy. To już mówiliśmy o tym w naszej rozmowie i myślę, że wszyscy, którzy nas słuchają, doskonale o tym wiedzą, że od 600 lat nie było papieża, który abdykował, no i pory procedur. Czy tutaj się można spodziewać, że Kościół Watykan będzie chciał wypracować sobie takie procedury na przyszłość, żeby w przyszłości już było łatwiej takie wydarzenie zorganizować, jeżeli ono by się do niego doszło, no bo oczywiście nie wiemy, co będzie. Zobaczymy oczywiście, jak się życie potoczy. Ja bym chciał zwrócić uwagę na jeden moment, że tutaj mamy pogrzeb papieża po 17 latach. Ostatnio mieliśmy świętego już Jana Pawła II.
I to, co mi się szczególnie nasuwa, tak jak ja obserwuję i śledzę z bliska, to jest to, że jesteśmy też dopuszczeni do tajemnicy śmierci człowieka. Że my tego papieża widzimy, jego ciało. Każdy... Jutro. W naszej kulturze europejskiej nie mamy takich doświadczeń. Po prostu mamy te zasłonięte karawany. W zasadzie tak jak ktoś nie przebywa wśród starszych, chorych, to w zasadzie nie wie, czym jest śmierć. A czego to nas uczy? Że śmierć nie jest taka straszna, jak może nam się wydawać? Mnie się wydaje, że to nas uczy trochę oswojenia. Zbliżamy się do tajemnicy. Może oczywiście sam papież, każdy człowiek się boi śmierci, to jest pewien lęk egzystencjalny, którego nie da się wyeliminować. Możemy przezwyciężać lęk przed śmiercią, nadzieją, wiarą, ale jego się nie usunie tak po prostu. On jest częścią naszej natury. Ja myślę, że to nas uczy właśnie tego, żeby pojmować ją jako po prostu wydarzenie, które jest wpisane w nasze ludzkie życie. To nie jest tak, że to jest tylko jakaś choroba, jakiś wypadek, ale po prostu śmierć, to przejście jest nam naturalnie przypisane jako ludziom. To jest coś, co przypomina mi słowa siostry zakonnej, którą spotkałem tutaj wśród tego tłumu. To była siostra zakonna z Ugandy. Ona mi powiedziała, że to, co się tutaj dzieje, to jest wydarzenie bardzo uniwersalne dla wierzących i też dla niewierzących. Tak? Doświadczenie egzystencjalne niekoniecznie dla wszystkich, którzy wierzą w Boga albo są katolikami, może tak, są innej tak, religii. Tak. Tak? Więc wydaje się, że nawet ktoś, kto jest niewierzący, może tutaj znaleźć tak, coś, nawet co do niego jeśli, przyjmuje. I kiedy żył jeszcze, to zostaliśmy dopuszczeni bardzo blisko. Może oczywiście nie przez kamery i tak dalej, ale były komunikaty. Potem krótko, już po śmierci, zostało nam powiedziane, jakie były jego ostatnie słowa. Bardzo ważne słowa, które jego duszę, co nosi tak naprawdę, jego pragnienie. To jest słowo, które zdanie, które wierzący chrześcijanin, to każdemu można by życzyć, żeby takie słowa wypowiedział, mógł wypowiedzieć. To jest niezwykłe świadectwo, także w takiej, można powiedzieć, ekstremalnej chwili. Ksiądz Krzysztof Oblakowski jest cały czas moim i Państwa gościem. Proszę księdza, proszę powiedzieć, w Corriere della Sera wczoraj można było przeczytać, że śmierć Benedykta XVI sprawia, że watykańska równowaga się chwieje. To było, zdaje się, odniesienie do jego relacji z papieżem Franciszkiem, która była dość intensywna. Zgadza się Pan z takim, ksiądz, z takim stwierdzeniem? Oczywiście można to mówić o jakimś zachwianiu watykańskiej równowagi? Znaczy, no... No dość tak brzmi niepokojąco, powiedzmy szczerze. Zależy, co się przez tę równowagę rozumie. Mnie się wydaje, że papieże byli bardzo blisko siebie. Papież Franciszek zawsze demonstrował wielki szacunek i też troskę papieża Benedykta. Miał dla niego rzeczywiście taki wielki pietyzm. Tak można spokojnie powiedzieć. Natomiast oczywiście, że to są inne osoby, mają inne wrażliwości. Papież Benedykt zostanie głównie zapamiętany jako papież teolog, papież nauczający, papież, który zdaje sobie sprawę, że jego pontyfikat dlatego koncentruje się na tym, co dla niego najważniejsze było przekazanie prawdy o Jezusie Chrystusie ludziom naszych czasów, naszej kultury. I też poprzez znajomość tej kultury, bo był wybitnym intelektualistą, potrafił to zrobić. Był oczywiście też pasterzem. Papież Franciszek ma trochę inną wrażliwość, jest bardziej, nazwijmy to, duszpasterzem, jest kimś, kto bardziej, można powiedzieć, ma łatwość przebywania z ludźmi. Papieża Benedykta nie było łatwe, żeby się uczyć tej relacji, oczywiście w sali wykładowej tak, ale z wielkimi grupami ludzi, jednak to przyjął jakoś, może nie czuł się w tym jakoś bardzo dobrze, ale,
ale świetnie sobie radził. No przecież ile pielgrzymek? 28 pielgrzymek zagranicznych. A jak wyglądała relacja papieża Franciszka i byłego papieża Benedykta XVI? Taka osobista, bliska, może nie duchowa, a taka bardziej przyziemna. Czy tu można mówić o takiej relacji czysto przyjacielskiej? Wie pan, ja zawsze skupiałem się na tym takim... To całował zawsze w rękę Benedykta. Całował go zawsze w rękę. Jak się z nim spotykał, jak przychodził z nowymi kardynałami, czy jakieś było spotkanie, to zawsze od tego się zaczynało. W związku z tym to też mi pokazywało, jak gdyby, no, że oczywiście papież senior jest kimś, kto już nie kieruje tą łodzią Piotrową, ale że jest kimś bardzo ważnym w Kościele. To znaczy, że można powiedzieć, jak kardynał Krajewski, że jest płucami Kościoła. Ta modlitwa, która zawsze płynęła od niego, zawsze, wiadomo, modlił się bardzo dużo za swojego następcę, za Kościół. Także myślę, że to zmieniła się oczywiście jego rola. To już nie była taka rola w imieniu, tak? Ale jednak towarzyszył przez te lata, tak jak tylko potrafił, był taką powoli dogasającą świecą. Wydawało mu się, że będzie żył rok po złożeniu rezygnacji. Tymczasem żył 9 lat. No właśnie, to jeszcze tylko na sam koniec chciałem zadać jedno pytanie o duchowy testament Benedykta XVI, bo właśnie on go spisał już wiele, wiele lat temu. Tak, 2006. W dużym skrócie, co nam mówi ten jego duchowy testament? Co chce nam przekazać? Ten testament mówi nam przede wszystkim, za życie i wdzięczni ludziom, tak, których spotkaliśmy, naszym rodzicom, naszym bliskim, przyjaciołom, z którymi połączyły nas różne sytuacje, że powinniśmy być bardzo wdzięczni zawsze za ludzi, za dobro, które nam okazują. No i słowo, które też tam mnie bardzo poruszyło, to było słowo przepraszam. Przepraszam za słabości, grzechy, jakie popełniłem, i że liczę na to, że Bóg miłosierny, Bóg, który ma wielkie serce, że ono okaże się większe od mojego serca. I to w testamencie się pisze rzeczy najważniejsze. I potem bardzo wielka też troska o zachowanie wiary, kiedy wzywa wierzących katolików, chrześcijan do zachowania wiary. Przesłanie bardzo poruszające i myślę, że warto o nim pamiętać właśnie w tych dniach, które teraz przeżywamy. Ojciec Krzysztof Ołdakowski, szef sekcji polskiej Radia Watykańskiego, był moim i Państwa gościem. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.